Malakowane, witasz serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Lotorien w Decirals Alliance, gdzie przyznaję, że ja też jestem trochę powoli zmęczona tym, że orkowie tak srają armiami, aczkolwiek cóż, może się uda to jakoś sensownie jeszcze pociągnąć dalej i doprowadzić do jakiegoś sensownego stanu tą kampanię. Myślę, że takie najsensowniejsze, co mogłabym teraz zrobić, to przerzucić zebrać wojska w Karazgalaton i w Ceri Lori, przerzucić je tędy do Imatrat i spróbować uderzyć tutaj na Langheim przede wszystkim, żeby to zająć i liczyć, że to coś da, znaczy, że przynajmniej zastopuje na tyle orków, że no, coś to da. Choć wątpię. Ale dobra, spróbujemy, zobaczymy. Może się powiedzie. Znaczy, ogólnie jak uda się wyeliminować orków z Grubisy, którzy tutaj są według mnie stanowczo za mocni jednak. Jak na plemiona dzikich orków, które w sumie często walczyły między sobą nawet. To ten, oni są zbyt zorganizowani. Więc cóż, no koniec tury. Od tego zacznijmy, od zakończenia tury. Nasz dyplomata sobie idzie. Tutaj widzę, że do Endainowej zebrali spore wojska przy Osgiliad. Świetnie, mam nadzieję, że drugi raz tego nie stracą. Mam nadzieję też, że ogólnie nie stracą swoich terytoriów. Ponieważ wtedy Edherond byłoby zagrożone, a nie chciałabym, żeby by było... No cóż. Dobra. Ogólnie znowu nagrałem w środku nocy. Znowu tak siadam z zamysłem nagrania jakoś dwóch odcinków dzisiaj. I zobaczymy, jak to będzie. Tylko nie będę jakoś przyciągał tych odcinków, bo jeszcze chcę to zmontować. A ogólnie się umówiłem z Rusią, że jak skończę nagrywać, to będę budzić, żeby ona sobie pograła z Reim, jak ja pójdę spać. Albo nie pójdę spać, bo u mnie usypianie to jest także w ogóle. Iść dalej. Przestań się zawieszać na wszystkim. Raport budowy. Co bym tu chciała? Art gallery in. Pieniądze. Pieniądze z handlu. Ateland. No tutaj nie specjalnie za kolekcję. Raport rekrutacji. Głównie informacje o przeszkoleniu jednostek. Jeszcze dochód w miarę mam, więc mogę jeszcze trochę wojsk dowerbować w najbliższych turach. Zebrać się wojska i rzucić tu. I stąd zrobić uderzenie na północ. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Jak to nie wyjdzie, to źle. No fajnie, tu się jeszcze pakują. Mogę kolejny oddział za to przeszkolić, przynajmniej tyle. Tak, Goblin Town oczywiście jest dalej najbardziej zagrożoną osadą. Aczkolwiek, to no cóż. Póki co się nasza dwójka bohaterów tam trzyma spokojnie. Oprócz tego jednego momentu, gdzie myślałem, że będę musiała się wycofać. Ale poza tym wypadkiem to się trzymaj. Nie dałem radę, więc jest okej. Gorzej z tym zabraniem wojsk dla Garadieri i Andira, żeby przepchnęli armię orków na północ. A spróbujemy to ogarnąć. W sumie to już nasza trójka bohaterów, bo jeszcze doszło ci dodatkowi dowódcy. Czy ja chcę coś tu budować? Nie, na razie nie. Jebać. Jebać budowanie tu czegokolwiek. Przede wszystkim poświęcam pieniądze na werbunek kolejnych jednostek, które będę rzucała na naszych wrogów. Łuczników myślę. Tutaj przede wszystkim tych przeszkód. Dobra, zatura, ok. Na razie tych. Dobra. Cześć. Tych przeszkolimy bez ich mniej. Koniec tury. Poprzewijamy sobie tury w tym odcinku prawdopodobnie. Znaczy ja poprzewijam, a wy będziecie patrzeć na te przewijające się tury.
Generalnie zastanawiam się, czy nie zrobić streama. Jak będę streama, który bym rzuciła potem w formie długiego odcinka. Które bym zrobiła na zasadzie, że gram dopóki nie wykończę orków z gór mistych. Bo to nie ma sensu powoli, wydaje mi się. Jeśli emisariusza, ale wysłanie emisariusza to będzie... może te enty to dobry pomysł? Pomyślimy, jakby tu chcę wojska poprzeszkalać. Tutaj dowerbujmy. To zbudujmy. Good. Okej. Okay. Czyżby się orkowie trochę uspokoili? O, cześć. My lord. Dyplomato, idziesz tędy. Tomorrow's journey planned out. O! White, white. Zaczęli ich podbijać. Numenaryjczycy zaczęli spychać tych. Zaczęli spychać ludzi z gór, z Danharrow. Okej, okay, dobra. Miła informacja. Bo się trochę obawiałem, czy mnie nie zaatakują, bo nie, ale jak tak się sprawy mają, to raczej nie mam się co obawiać, chyba. Końcury znowu. Boję się ogólnie, że jak wyciągnę te wojska z osad, to biegnie mi gospodarka. Ale zobaczymy, może nie, może to przeżyje. Może da radę. Potrzebuję tej armii. Bardzo potrzebuję tej armii. Dobra. Yes, my lord. Yes. Idziesz tu? Tutaj. Tych na razie nie możemy przeszkolić. Możemy dowerbować tych i tych. Tutaj tych. Dobra. Jak tutaj, za które te dwa oddziały się zrobują, to bierzemy i przesyłamy do Karas Galaton, a potem przesyłamy tutaj. A potem na północ. Idziemy do kopać orkom. Jej! O, cześć. Meneldin. I would fight for your people as if they were my own friend. To nie jest syn Andariona? Nigdy nie pamiętam, jak się ten pierwszy król Gondoru po Isildurze i Anarionie nazywał. Jakoś tak, ale nie jestem pewna, czy to on. Jakie wojska tu trzymacie? Nawet jeśli częściowo złożony z bandytów, to jakaś ta armia niby jest. Dosilimy tą dziotą. Dobra. Tutaj się przeszkolą. Okej, sorry. And cóż. W ogóle pokazałam ten. Znaczy pewnie na kanale też to będzie w zakładce społeczności, ale na MotyB pokazałam mój plan na rozwój mojej modyfikacji do Oshuna. Ktoś się tym interesuje? To dałam ten. Bo ludzie się pytali ogólnie, kiedy ta frakcja, kiedy te ziemie i tak dalej. To w końcu zrobiłem taką planszę po prostu, która pokazuje, w jakim patchu mniej więcej jakie terytoria się pojawią. I tam z numerków wersji można sobie wnioskować, w jakiej kolejności te patche będą się pojawiać. Więc no. Przeszkolne. Dobra. I bo moja gospodarka będzie padać już, ale chuj. Bierzemy was. Bierzemy was, was. Was i was. Nie, tych odeślemy, te dwa oddziały odeślemy do tego, do Goblin Town. Więc tak. A. Poczekajcie chwilę na zewnątrz. Tutaj znowu się orkowie pamiętają, ale trudno. Nie spadł na minus? Nie, jeszcze nie. Dobrze, jej. Świetnie.
będziesz tu. Tutaj nic nie zrobię już. Dyplomata. Idziesz dalej w tym kierunku? Okej. Kwestory? I tak. Mam nadzieję, że te siły starczą, które wysyłam teraz na północ. Oczywiście zostawię te... Będę musiała część na tego zostawić w zasadzie. A tu zostawię te ciężko zbrojne przetrzebione. Potem wyślę jakieś ten... Jakiś garnizon tam dodatkowy. I te ciężko zbrojne przetrzebione cofnę. Do uzupełnienia niby Karzgalaton. Właśnie, też to cholera, jak ja daleko muszę cofać wojska, żeby się przeszkolić. Dobra. Market, świetnie. Buduj teraz to, żebyście mieli z czego strzelać. I teraz moja gospodarka robi papa, ponieważ... Was. Tutaj, was. I was. Dobra. To jest prawie pełna flaga. Idzie ona... Będę mi gdzie będzie szybciej? Czyli bardzo podobne drogi. No dobra, idźcie tędy. Niech wam będzie w ten sposób, może być. No i co? My tutaj. Gospodarka mi padła. Dobra. Trochę lepiej. Ale ta armia musi... O kurwa. Dobra, mam nadzieję, że te porzucane jednostki sobie poradzą ewentualnie. W każdym razie... Ta armia będzie musiała się przebić tu i tu zdobyć. Szybko. W sumie ja chyba nawet pójdę tą stroną rzeki i to właśnie zajmę. A ta armia z Foron Ninglor przejdzie tu. Myślę, że to może być dobry pomysł. Koniec tury znowu. O dyplomacie zapomniałam. Cichosza. Dyplomata, idziesz tu? Dalej? Okej, dobra. Widzę, że postanowili się rozpędzić, aczkolwiek nie wiem, czy im to wyjdzie, ale niech im będzie. Ja ledwo wyciągnę z dochodami, więc nie pomogę. Jeśli pozwolą, to zajmę się wybiciem orków z górnistych i zajmę się tutaj twierdzy Langheims. Forteca blokowa. Ten ork się chyba po prostu wycofuje. Zdaje się, że tu ciągle nie odzyskaliście tego, nie wiem po co. No ja przynajmniej trzymacie południe. Przynajmniej tyle. W ogóle tak, o armii elfów widzę. Dobra. Myślę, że jak odzyskam tą, jak zdobędę tą fortecę, to może to pomoże elfom na tyle z leśnego królestwa, że ten... Że odzyskałem swoje tereny. Jej! We must make a stand. We are besieged. Dobra.
To stąd wychodzi cała armia. Właściwie. Idziecie tu. Wy też tu idziecie, tutaj się przegrupujemy. Wiecie co? Ja bym go wybiła, ten... ten... tego pojedynczego generała. Zobaczmy na automacie najpierw, bo nie chcę mi się tego rozgrywać. Ale przeżył. Niestety przeżył, no ale trudno. W każdym razie czeka nasz marsz w tą stronę. Tu żadnej armii chwilowo nie ma. Tu za to oblegają Goblin Town. Dobra, jak nie zaatakują się obrót tury, to ten. No to uderzę na nich. Tury dwóch, jakoś tak. Mam nadzieję, że zaatakują szybko, bo jednak to... Znaczy, bo i tak nie potrzebuję magii obleżniczych, nie potrzebuję magii obleżniczych oni, żeby zaatakować tam osadę. Więc no, ten. Tak. Prezent! Jakiś plus to jest. A, odstąpi od obrężenia. Okej. Dobra, to teraz robimy tak, że... Wy tutaj. Wy tu. I ogarniamy nasze siły. Wasza dwójka przede wszystkim. Tutaj zrobimy takie połączenie jedno. I... Cóż... te wszystkie oddziały z pewnością. Dobra. Te wszystkie oddziały. Możemy tych dać. Nie, wiecie co? Będę miała za mało łuczników. Wolę więcej strzelców jednak. Tak więc... Wy? Plus wy? Plus ten oddział jazdy? Tutaj miałem w miarę spoko siły. Oddałbym może te dwa oddziały jeszcze. A reszta idzie do tutaj. Potem te poszarpane oddziały wycofujemy do Karas Galaton. A ta armia maszeruje na północ. Tutaj Andira i Gardieli. Idziemy zdobyć tą fortecę. It's time! Boję się tej kampanii, zwłaszcza, że jedę tylko jedną armią, ale nie mam pieniędzy, by iść dwoma. Choć najoptymalniej byłoby wysłać dwie armie, ale po prostu nie mam w żaden sposób funduszy, żeby posłać dwie armie do boju tak daleko na północ. No i mnie znowu zaatakowali. Ojejku. Erendolen Westfalen. O!
No dupa. Goblin tam oblężone. Nic nowego. Dobra, wy tutaj. W ogóle jest szansa, żeby postawić wieżyczki tutaj. I pierwsze siły wroga napotykamy. Jak fajnie, co nie? Nie mam pieniędzy, jestem na minusie. Nie, bo będzie spadać jeszcze populacja. Dupa. Chodźmy chwilę na tych wysokich podatkach. I liczymy, że zdążę zdobyć fortecę. Dobra. Koniec tury. Dyplomaty użyjemy za turę. No i pytanie, czy będzie jakaś bitwa w tym odcinku. Bo póki co było tylko zbieranie sił i iście na północ. Zobaczymy, czy będzie jakieś starcie. No i cóż, jeśli tutaj uda się wygrać, to będzie trzeba iść na południe, na wojnę z Mordorem. Można by jeszcze zaatakować ludzi z Don Harrow, jeśli jeszcze nie zostaną podbici. A co, zobaczymy. Dobra. My lord. With honor. This tower will keep vigil over the lands. Córkowie się wycofują. Okej. To jest armia orków. Całkiem spora. No dobra. Przeszkalanie. Tutaj. Cofnijmy te trzy jednostki. Tu. Tu odpuścili sobie oblężenie na razie. Koniec tury. Dyplomata! Kurwa! Dobra. Zaraz się ogarnę. Mogę tak teraz spojrzałem ze strachem, czy na pewno nagrywam, ale okej. Nagrywam na dobrym profilu nagrywania, bo czasem jak prowadzę streamy, a potem nagrywam, to zapominam zmienić tego ustawień i nagrywam na profilu streamów. Znaczy nagrywam na profil do powtórek streamów konkretnie. Dobra, chcę sojusz, Generous. Okej, widzę, że specjalnie się nie rozbudowali. Znaczy zajęli tutaj Cardolan, część przyszłego Cardolanu. Aczkolwiek... No i tutaj jakieś ziemie. Dobra, coś tam podbili, okej. Nie jest aż tak źle. Idziemy to oblegać. Mam nadzieję, że armia orków na mnie dokopie. W sumie jak to zdobędę, to ta armia będzie mogła ruszyć naprzód i zdobyć to. Znaczy armia. W sumie jak się doda te oddziały, tylko trzeba je przeszkolić. To już brzmi bardziej obiecująco. Ci się będą tu bronić. Tutaj oczywiście najważniejszym przyczółkiem orków jest góra Guntapad. Jeszcze nie ich stolica? Gdzie ich stolica jest? To jest ich stolica. Czemu to jest ich stolicą? Czemu Guntapad to jest ich stolicą? Dobra, nieważne. Cóż. O, cześć! Jak miło was widzieć! Przyłączcie się do mojego marszu na północ. Trzeba wytu z orków. Wspólna wojna elfów leśnych i... tych. Elfów leśnych i Galadrimów.
Znaczy elfy leśne i galatrimów, znaczy galatrimów też są elfy leśne, znaczy galatrimowie to są elfy, te elfy leśne, elfy szare, sindarowie, tak, dobra, i nordorowie częścią, tylko nordorów jest mniej, zaś leśne królestwo to głównie elfy leśne i sindarowie. Noldorów tam właściwie nie ma. Chyba w ogóle nie ma nawet. Poprzeszklajmy te jednostki. Dobra. Zobaczmy coś takiego. Idealnie. Ojeju, ale to cudne. Dobra, ale... Sorki, ale dzisiaj będzie krótszy odcinek. W ogóle prosimy jak grać z Rey, bo... moim skończeniem grania, a widzę, że... Rey sobie z nim. No dobra, nieważne. No, w każdym razie, cóż, troszkę krótszy odcinek, ale powiedzmy, że ten odcinek był na przygotowania. Kolejny będzie na bitwę. Wielką bitwę pod Langheims, gdzie... tutaj wojska Andira i Galadrieli staną przeciwko armii orków. Podwodzą tutaj na Gzmura. No i będzie to bitwa o stolicę orków. Tak więc cóż, dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Patki!